Samochod. Cześć. Pan Samochodzik i Templariusze to film całkowicie pozbawiony swojej tożsamości. To film, który stara się naśladować wiele ikonicznych dzieł z kina przygodowego, na przykład Indiana Jonesa, tutaj przede wszystkim, hmm, Jamesa Bonda, Mission Impossible, jednak w tym naśladowaniu jest przeraźliwie nijaki. Nawet jeśli udaje się wręcz z żywcem zero-jedynkowo skopiować niemalże scenę z takiego Indiana Jonesa, która ze wszech miar powinna działać, tutaj w ogóle nie działa. Jest właśnie Nijaka. I ja kompletnie nie mam problemu z kopiowaniem znanych dzieł z kinematografii, znanych dzieł przygodowych, z tym w ogóle nie ma problemu, tylko wiecie, no, trzeba to zrobić z klasą. Tutaj tej klasy zabrakło. Jak całościowo sobie spojrzymy na ten film. To brakuje mi w nim duszy, brakuje mi w nim takiej radości, widocznej radości zrealizowania. Wszystko wydaje się niesamowicie sztywne, niesamowicie szablonowe i niesamowicie zrobione troszkę tak, żeby odhaczyć wszystkie najważniejsze rzeczy, nakręcić, co mamy nakręcić. Dziękuję, do widzenia. Wiecie, ja czasami yy, mówię w recenzjach coś takiego, że oglądając dany film. Wręcz widać, że ekipa na planie się świetnie bawiła, że czerpali czystą radość z produkcji, z realizacji tego filmu. Oczywiście ostatecznie nie wiemy, czy tak było, ale takie wrażenie odnoszę, oglądając ten film, że widać tam serce oddane tej produkcji. W przypadku pana samochodzika jest całkowicie przeciwnie. Tutaj jest wrażenie, jakby każda scena została zrealizowana tylko po to, żeby odbębnić swoją robotę, skończyć dzień zdjęciowy, otrzymać wypłatę, wrócić do domu. I to wszystko. Ten film wydaje się zrealizowany minimalnym nakładem pracy, tak żeby tylko coś powstało, zgodne ze scenariuszem i nie mniej, nie więcej. Scenariusz jest niesamowicie podstawowy, i ja tutaj od razu zwracam uwagę, że nie jestem w stanie dobrze ocenić adaptacyjności tego filmu, bo ja pana samochodzika czytałem za dzieciaka bardzo dawno, co nieco tam pamiętam, ale nie na tyle, żeby merytorycznie Wam ocenić, na ile jest to wierna adaptacja, okej? Okay? Ale stwierdziłem, że zostawię rzecz tak, jak jest, bo założyłem, nie wiem, czy słusznie, czy nie, że wiele osób właśnie z tej perspektywy będzie oglądało Pana Samochodzika. Czytaliśmy gdzieś tam za dzieciaka tą książkę, coś pamiętamy, ale nie będziemy nadrabiać specjalnie dla jakiejś produkcji na Netflixie całej książki. Nie wiem, czy słusznie, czy nie, ale z takiego punktu wyszedłem, i nie jestem w stanie Wam rzetelnie opowiedzieć, na ile jest to wierna adaptacja. Wiem jednak, że scenariusz jestem w stanie jednak powiedzieć, że scenariusz jest bardzo podstawowy i z tym Ponownie, nie mam jakiegoś dużego problemu, o tyle, że kino akcji, kino przygodowe często ma bardzo podstawowe scenariusze. Z reguły jest to poszukiwanie jakiegoś MacGuffina, jakiegoś artefaktu em, w Indianie Jonesie, w Zresztą ostatnio w recenzji Mission Impossible mówiłem, że em, scenariusz mógłby być lepszy, ale dzięki temu, że film jest bardzo profesjonalnie zrealizowany, to nie przeszkadza to w czerpaniu frajdy z seansu. Tak? W kinie akcji i kinie przygodowym nie musimy oczekiwać bardzo dobrego scenariusza. I tutaj ten scenariusz nie jest bardzo dobry, jest klasyczny. Jednak mając na uwagę wszystko to, co powiedziałem, co się składa na odbiór tej opowieści, to niestety, ale całość mocno nudzi. Ja szczerze wam powiem, y, walczyłem ze sobą, bardzo walczyłem, żeby nie usnąć na tym seansie. I gdyby nie Taka moja prywatna ochota, żeby zrealizować o tym materiał i opowiedzieć Wam o tym filmie, to ja bym tego nie skończył oglądać, ja bym to wyłączył mniej więcej w połowie. Tak bardzo mnie to wynudziło, i mi się wydaje, że to idealnie pokazuje, jaki był mój odbiór całej produkcji. Główny bohater Horan dawno nie widziałem równie antypatycznego bohatera w filmie. Jest to bohater, który ma właśnie troszkę z Indiana Jonesa, troszkę z Jamesa Bonda, troszkę jest takie odczucie, jakby twórcy do końca nie byli zdecydowani, w, którą, w którym kierunku poprowadzić tego bohatera. Więc on jest taką troszkę karykaturą agenta specjalnego, troszkę karykaturą archeologa, poszukiwacza skarbów, poszukiwacza tajemnic. Mamy dużo różnych archetypów osobowościowych wlepionych do tej postaci, i według mnie to troszkę. Razi, przeszkadza, brak zdecydowania. Widać ten brak zdecydowania w kreacji portretu tej postaci. Poza tym, według mnie, leży casting totalnie tego aktora, albo leży poprowadzenie go reżyserskie, leży również y, wizualne przedstawienie tej postaci, według mnie, cała charakteryzacja. Oglądając go na ekranie, czułem niepokój. <gryw> Miałem wrażenie, że ten aktor, ta postać jest fałszywa. Że ja nie byłem w stanie go w ogóle polubić, zaprzyjaźnić się z nią, nie czułem w ogóle żadnej sympatii do tej postaci. Miałem wrażenie, że wszystkie kwestie dialogowe wypowiada niczym robot, deklamuje je. Nawet jeśli się uśmiechał i teoretycznie ukazywał jakieś emocje, ja miałem wrażenie, że tych emocji w ogóle tam nie ma. Wydaje mi się, że w przypadku tej postaci można idealnie powiedzieć, że to jest aktor i on gra, on udaje. Oczywiście w filmie każda postać jest udawana, każda, każdy aktor wciela się w wyimaginowaną personę, nieistniejącą naprawdę, ale sztuką jest zagraniej tak, żebyśmy my w nią uwierzyli, żeby wydawała się realna. W przypadku głównego bohatera, w przypadku pana samochodzika, kompletnie się w to uwierzyć nie udaje. Wydaje mi się, że też może na to wpływ mieć ten brak zdecydowania, że. Ekipa źle poprowadziła tego aktora, stworzyła zły zarys psychologiczny. Tej postaci nie mam pojęcia, co na to wpłynęło, ale ta posta, tą postać źle się ogląda na ekranie, źle słucha jej dialogów, które są sztucznie podawane, i jej maniera jest na tyle denerwująca, że nie jesteśmy w stanie jej polubić, uwierzyć w nią. Dawno nie widziałem tak dziwnego głównego bohatera, tak antypatycznego. A czasami miałem wrażenie, że on by nawet pasował do jakiegoś takiego socjopatycznego złoczyńcy. Nawet tak mi bardziej pasował, że ta, ta jego mimika, te uśmiechy dziwne, ta taka niby taka wynaturzona, wyolbrzymiona sympatyczność jego, taki, on stara się być taki luźny, wiecie, energiczny, sympatyczny, ale to, to wydaje się takie wynaturzone, groteskowe w swojej formie. Ogólnie aktorsko ten film nie wypada za dobrze. Główny złoczyńca mi się w ogóle nie podoba. Mam wrażenie, że jest to postać, która ma przede wszystkim groźnie wyglądać. I tak jak ucha ucharakteryzowali go, wydaje mi się nawet spoko. Tak już wiecie, to jest klasyczny złoczyńca. Nie ma nawet za bardzo, jak go dekonstruować tą postać, bo jest tak zwyczajna. Kompletnie nie spodobały mi się role dzieciaków. I jasne, ja wiem, że to są dzieci, że dzieci nie muszą grać jakoś genialnie, ale z drugiej strony, no wiecie, no, nadal są to aktorzy, którzy występują w filmie i też tego tak w ten sposób nie można usprawiedliwiać, tak? że okej, okay, to jest dziecko, słabo zagrało, machnijmy ręką, tak? Można do tego tak podejść od serca ze zrozumieniem, no okej, okay, dzieciak sobie nie poradził, no ale kurczę, my oglądamy produkcję Netflixa, to nie jest niszowa produkcja, niezależne kino, tylko to jest normalnie zrealizowany film z jakimś tam sensownym, bardziej lub mniej budżetem. I ci aktorzy dziecięcy według mnie są słabi. Czuć tutaj sztuczność ponownie z ich scen, nie ma tutaj żadnej naturalności, nie ma żadnego realizmu. Um, już nawet nie wnikam w sytuację, w której ma mała dziewczynka rzuca jakieś teksty feministyczne, które kompletnie nie pasują do jej wieku i... i tym bardziej trudno uwierzyć w tą kreację tej postaci. Pomijam już fakt, że to jest główna rzecz, która ona w ogóle mówi w tym filmie, powtarza. Wiecie, ja się tu nie czepiam, czepiam jakby tematów feministycznych. Ja w to nie bardzo nie lubię brnąć w tego typu rzeczy. To nie jest kanał o światopoglądzie i tak dalej. To jest kanał o filmach. Ale zwracam na to uwagę, bo nie pasuje to do kreacji, właśnie filmowej postaci. Więc te sceny z dzieciakami również mi w ogóle nie, się nie spodobały. Jest kilka drugoplanowych bohaterów, których, których da się słuchać i można obejrzeć, ale całościowo wszystko odbiór ogólny tej produkcji już nie wnikam nawet w to, że sceny akcji według mnie są niezręcznie zrealizowane, niezręcznie poprowadzone choreografia jest troszkę fajtłapowata, tylko że jeśli to miał być taki zamiar, że ta choreografia miała być fajtłapowata bo często w kinie przygodowym, takim lekko humorystycznym, wiecie, mamy bohatera, który jest nie do końca ogarem i po prostu często wychodzi cało z różnych opresji przez taki czysty przypadek, przez jakieś humorystyczne scenki i ponownie, jakby z tą kreacją nie ma problemu. A czy jest tu mocny dysonans w kontekście naszego Jamesa Bonda polskiego, pana samochodzika, który znowu jest kreowany jako taki zawadiaka, nie? Więc może nie powinien walczyć lapowato, ale przez to, jak ta kamera pracuje, jak to jest pocięte, jak, te, te, jak ta choreografia jest zaprezentowana, no to niestety czuć tą fajtłapowatość z tych sekwencji. Zresztą ja szczerze mówiąc bynajmniej się nie wybudzałem na scenach akcji. Tak jak wam powiedziałem na początku, walczyłem ze snem oglądając pana samochodzika, i sceny akcji bynajmniej nie powodowały, że jakoś adrenalina we mnie zaczęła bardziej pulsować i że byłem bardziej zainteresowany. Więc niestety to również, te sceny akcji również nie powodują, że jest to jakaś wisienka na torcie, dla której mógłbym szczerze wam tą produkcję polecić. No więc jakby nie ma co chyba dalej ciągnąć. Ja nie ukrywam, że pierwsze trailery mnie nawet zainteresowały i dlatego też obejrzałem ten Film, no i też dlatego, że pan samochodzik jest mocno związany z literaturą naszą. Jest to lubiana postać. I tutaj wydaje mi się, że bardzo dużo rzeczy po prostu nie zagrało. Widać ogólny brak decyz konkretnej decyzyjności, jeśli chodzi o kreację naszej postaci, widać zły casting, widać złe poprowadzenie tych aktorów, czy może to są po prostu słabi aktorzy i nie dali rady. Widać, że od brak tutaj jakiegokolwiek serca oddanego w tej produkcji, tak jakby ekipa na planie zdawała sobie sprawę, że robią. Coś beznadziejnego i machnęli ręką, przestali się starać? Nie wiem, ale takie odczucia po prostu dominują w, w, w panu samochodziku. No, trudno mi wam polecić ten film, żeby go obejrzeć. Jeśli macie wykupiony abonament Netflixa, to oczywiście można, ale ciekawy jestem, czy dotrwacie do końca. Ja, ja, ja mówię, gdybym nie miał realizować tego materiału, nie zaplanował sobie go, to po godzinie bym ten film po prostu wyłączył i się nie męczył. Wydaje mi się, że to jest idealne podsumowanie całego wywodu. Trzymajcie się i mam nadzieję, że kolejny film, który obejrzę będzie dużo, dużo lepszy. Zresztą szykuje się niedługo Oppenheimer i Barbie. Szczególnie nowej produkcji Nolana się nie mogę doczekać. Liczę na dobre kino. I liczę, że dialogów nie będzie słychać. <laughs> Ale to zobaczymy za tydzień. Trzymajcie się, do, 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 do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!